Dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim wystartowała oficjalnie rekrutacja na studia na kolejny rok akademicki. Dla przyszłych żaków przygotowana została oferta składająca się z 63 kierunków studiów na 12 uniwersyteckich wydziałach. Dodatkowo Uniwersytet rozpoczął nabór na studia doktoranckie w 17 dyscyplinach. W tej chwili kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim obejmuje na 12 wydziałach obejmuje 63 kierunki, więc jest to bardzo duże spektrum możliwości. Tych nowych kierunków, które chcielibyśmy włączyć do naszej oferty, jest 6 plus 7 na studiach magisterskich. Również z nowości można było powiedzieć, że po raz pierwszy uruchamiamy studia doktoranckie na językoznawstwie. Tegorocznych maturzystów w województwie lubuskim jest mniej niż nasz limit miejsc, tak? Ale z kolei chciałem podkreślić to, że tradycyjnie nasi kandydaci nie pochodzą tylko z województwa lubuskiego, ale z północnej części województwa dolnośląskiego, z południowej części województwa wielkopolskiego i częściowo zachodniopomorskiego. Także myślę, że ta oferta oby była jak największym stopniu wykorzystana. Chętni na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na złożenie dokumentów mają czas do 11 lipca. Kandydaci na pozostałe studia do 15 września. Ogółem przygotowano ponad 9 tysięcy miejsc dla chętnych na studia w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wszyscy, którzy zdawali maturę w latach poprzednich, mogą już sobie wypełniać formularz, mogą się logować i składać dokumenty. Natomiast jeżeli chodzi o tegorocznych maturzystów, ze względu na to, że wyniki matur będą dopiero 5 lipca, w związku z tym dopiero od 5 lipca faktycznie oni mogą wystartować z taką rejestracją elektroniczną i złożyć u nas dokumenty. W tegorocznej ofercie rekrutacyjnej znalazły się też zupełnie nowe kierunki studiów. Energetyka komunalna, filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim, język francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem romańskim, stosunki międzykulturowe, fizyka medyczna oraz pedagogika specjalna. W naszej specjalności kładziemy nacisk przede wszystkim na znajomość praktyczną języka francuskiego. Do tej pory zresztą na kierunku filologia francuska z drugim językiem romańskim też język praktyczny, jego opanowanie było czymś dla nas istotnym. Teraz jeszcze dodajemy moduł specjalizacyjny 150 godzin, które skupiają się przede wszystkim na języku francuskim specjalistycznym. To jest język francuski w turystyce i hotelarstwie, w przedsiębiorstwie, w prawie i administracji. Dodatkowo w ramach dodatkowego modułu specjalizacyjnego translacji rozwijamy ten język poprzez zajęcia na przykład z języka francuskiego biznesu, tudzież warsztatów tłumaczeniowych. Szczegółowe informacje na temat możliwości studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim znajdziecie na stronie internetowej rekrutacja.uz.zgora.pl.